I Billy popłynął. Popo! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Goat Simulator 3. I dzisiaj, słuchajcie, wracamy do tej gry z tego względu. Tej ciężarówki wcześniej tu nie było. Ja dosłownie zostawiłem tą grę na chwilę, a tu ciężarówka. Nie wiem, ona spadła skądś. Przepraszam panią, ale nie wolno tu parkować. Jeżeli chcecie więcej oczywiście Goat Simulator, to zostawcie subika i lajka. Czemu on się tak na nas patrzy? Rozwaliliśmy mu szklarnię. I cały czas się tak na... Co się z nim dzieje? Dobra, on jest creepy. I słuchajcie, ja sobie szedłem. Szedłem sobie normalnie poszukać czegoś ciekawego na odcinek. Patrzę na to i widzę, dobra, coś może tu być. Wchodzę na miejsce. Wchodzę sobie na miejsce i widzę wielki, czerwony przycisk. I zobaczcie tutaj. Nie ma co tu chodzi. Lunch, 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 lunch. Co? Czy ja strzeliłem atomówką? Czy ja mogę strzelić w miasto atomówką? Czekajcie, wystrzelmy jeszcze raz. Wystrzelmy jeszcze raz, zobaczmy. Czemu mnie kopiesz? Ja tylko strzelam atomówką. No przestań! Jestem biedną, małą... Czemu ona nie żyje? Nie no, wykopał! Nie, 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 tak nie może być, tak nie może być. Zwalniam cię z pracy. Co to robi? Jeżeli zwiększę to, co się teraz stanie? Atomówka leci! Atomówka leci! Nie! Na miasto! Na miasto! Teraz nie będzie miasta! Czemu nasza koza się położyła? Czekajcie, czy ona zaraz wybuchnie ta... Gdzie oni są? Czemu oni uciekli? Czemu oni uciekli? Czemu im machasz? Atomówka przed chwilą spadła. Czy ktoś cię przejechał i właśnie uciekasz od kozy? Czekajcie, to było gdzieś w tym miejscu. Czemu ludzie się rozbijają? Może już panikują? Panikują już na 100%, bo widzieli, że atomówka spadła. Już ją... Słychać. Ludzie nie wydają się przejęci zbytnio. Czemu wy się podniecacie, kozu? Tu jest wielka, wielka bomba. Wielka atomówka. Czy ja mogę ją wziąć ze sobą? Nie mogę jej wziąć ze sobą w żaden sposób. Przepraszam panią policjantkę, ale tam jest bomba atomowa i trzeba coś z tym zrobić. To nie przejmują się tym zbytnio. Czemu wy się tym nie przejmujecie? To jest codzienność, czy o co tu chodzi? Czemu tu są chodzące strachy na wróble? Przepraszam bardzo, zobacz. Zobacz, co tu jest. Poczuj na własnej sku... Że... Dobra. Chyba poczuli na własnej skórze. Co tu się stało? Zobaczcie, cały świat się zmienił. Co prawda nic się zbytnio tutaj nie zniszczyło. Czy coś tu jest? Jest tu posąg. Przepraszam. Trzecia ręka jej wyrosła. Chciałem powiedzieć, że ma coś nie tak z ręką, ale jednak ma coś nie tak z trzecią ręką. Zobaczcie, każdego, kogo tu wrzucimy, ręka albo noga mu wyrasta. Ej, to jest epickie. Mówiłem pani policjantko, żeby się tym przejąć. Co zrobić? Co ty? Aresztuję kogoś! Czemu ludzie mi robią zdjęcia? Czemu ci ludzie są dziwni? Noga ci wyrosła z ręki! Wracajcie tam! Wracajcie tam! Wracajcie, skąd przyszliście! Czemu tu jest taksówka? Czy ktoś poleciał? Czemu tu samochody wjeżdżają? I zobaczcie, czym dłużej oni tu są, tym więcej kończyn im wyrasta. Nie no, bierzemy jedną z tych osób. Musimy wziąć. Musimy po prostu wziąć jedną z tych osób i pokazać to światu. Zobacz. Zobacz. Zobacz, co to jest. Co tu się stało? No zobacz. Tu jest człowiek z pięcioma... Zobacz, tu jest człowiek... Co? Co się stało? Czemu ją kopnąłeś w głowę? Nie no, jeszcze chodź, kopię ją jeszcze. Co wy robicie? Tu jest osoba, która ma 7 kończyn. A okej, okay. Goat Simulator, nieważne.
przejechał policjanta i trzech niewinnych ludzi, nie? Jakiś randomowy samochód, który chciał przejechać. Czy to jest jakiś gang? Czy on przybija gwoździe do powietrza? Ziomeczku, chyba ci nie idzie. Co się stało? Co się stało? Znalazłem sobie niekradzione auto i oczywiście... Nie, no już się pali, już się dymi. No nie, proszę, czy będziesz działać? Nie będziesz działać. Dobra, czy mogę tędy tym razem przejechać bez wylatywania w powietrze? Dziękuję. Zaraz, zaraz, czemu tu się dymi? Nie no, kolejne duchy tutaj będą, czy o co tutaj chodzi? Korytarz horrorów. To ja wracam. Ja wracam. Nie da się. Halo? Drzwi się zamknęły. Jestem znowu w tym samym miejscu. Okej, jest więcej zdjęć tych strasznych twarzy. Drzwi się zamknęły. Otworzyły się. Zamknęły. No przestańcie mnie trollować. Banan. Dobrze, działa z bananem. Co tu robią ludzie tańczący? Halo, zgubiliście się? Halo? Bierzemy tą panią ze sobą. Ej, nie można nigdzie pójść. Czemu jest napisane w lewym górnym rogu przetrwaj? O, zobaczcie, jest coś na górze, jakiś gość. Przepraszam, straszny chłop. Co to są za bakrumsy okropne? Okej, drzwi się otworzyły, bierzemy panią. Zniknęła, nasz jedyny towarzysz zniknął. Dobra, biegniemy od razu. Jak najszybciej. Babcia strzelająca. Dobra, to jest łatwe. Szybko, trzeba ją pokonać. Babcina wieżyczka. Okej, tu są otwarte drzwi. Co tam się działo? Koza zamknęła drzwi. Co to jest? Okej, wyszliśmy. To były serio jakieś backroomsy. Czemu oni tańczą tańce z Fortnite'a? Co tu się dzieje? Przepraszam. Chyba zepsułem im imprezę. X na plaży. A rzeczywiście jest tu X na plaży. Co to jest? Czy to jest Kraken? Czy tu jest? Nie! Uciekaj! Ej, on kopie dół! Poczekajcie, musimy go kierować na ten dół! Mamy skarb, musimy to wziąć! Szybko! Dobra, bierz to scream i uciekaj! Jacek Wróbel! F, by wypuścić Krakena? Co? Czekajcie, czy... Możemy sterować mackami Krakena? Czy to... Co jest? Nie ma w ogóle stopu! Żadnego! Ej, to jest epickie! Widzowie, mamy problem. Ej, to jest super! Super! Tym się da poruszać, gdzie się chce w sumie. Czy da się popłynąć do tej łodzi? Zobaczcie, gdzie my jesteśmy, nie? Nie! Cofnęło mnie! Ale podoba mi się to, że możemy latać dzięki temu. Zobaczcie, że możemy dolecieć praktycznie wszędzie. Ja chciałbym na te UFO. Proszę. W tamtą stronę. Proszę. Nie. I spadamy prosto na ulicę. Ale to jest chyba najpotężniejsza broń do tej pory. Zobaczcie, możemy policji się po... Leciała w kosmos. Dobra, to jest epickie. To jest serio epickie. Zobaczcie, pan się z nami przywitał. My możemy go wystrzelić albo siebie w sumie. Kosmos. Tu jest ogólnie punkt uwolni Billiego. A to jest zoo. Czy my będziemy uwalniać jakieś zwierzęta? Już chyba wiem, kogo musimy uwolnić. Czy on żyje? Zobaczcie, on żyje w środku. Czy ktoś... Czemu wy go zamknęliście? Wydaj dźwięk. Nie! Przepraszam! Uwolniliśmy go! Co jest? Billy, jesteś już w... Czemu ty kopiesz szkło?
Zostaw szkło. Musimy go zabrać stąd. Musimy go wrzucić do wody. Okej, okay, Billy. Jesteś. W wodzie. Halo. Jesteś. Jesteś. Nie! Nie tam! Nie tam! Chodź tu, Billy! Uratuj tobie. On sam wpada do wody, zobaczcie. Jesteś wolny, Billy. I Billy popłynął. Bobo! Billy! Billy! Nie! Nie! Przepraszam! Musimy się aż wyżyć na czymś, nie? Bo tak być nie może. Tak być nie może, że nasz wieloryb, nasz ukochany wieloryb został zjedzony przez tego potwora, który tutaj jest, właśnie tutaj. Idziemy po niego. Idziemy po... Tylko mogę się zatrzymać, proszę. Ja cały czas lecę. Całą mapę przeleciałem. Chciałbym teraz pokonać tego potwora. Przynajmniej... Co się z jego migdałami dzieje, zobaczcie. Ale to nie działa. To mimo wszystko nie działa. I niestety nie da się go w żaden sposób pokonać. Ktoś mi jeszcze powiedział, że jeżeli wskoczymy na tą ośmiornicę tutaj, to coś się wtedy stanie. Czy to jest drugi kraken? To jest jakaś podróba krakena, przepraszam bardzo. Ja tu jestem prawdziwym krakenem, nie da się tego zatrzymać w żaden sposób. Ludzie tu nadal chodzą, nie? Ty tego nie widzisz? Ty tego nie widzisz, co tam się dzieje? I teraz do końca życia nie będzie mógł wstać. To jest kino? Zaginione nagrania? Zobaczcie, jak z filmu, nikt by nie ogarnął. Czy tu jest taśma? Czy tu jest taśma? Czemu ona sobie leży, leżakuje? Polizano miłość. Zobaczcie, tu też są... A nie, tu są radia jakieś na sprzedaż. Czemu robisz zdjęcia dywanu? Czy posprzątałeś, czy co? Przestań. Wkładamy to. Miłość. Prawdziwa miłość. Ale znalazłem coś innego. Taśma się nazywa horror. Horror, zobaczmy więc. Banan jest horrorem. Czemu on się wywalił? Czy on śpi? Czemu czy ona przesuwa lodówkę ciałem? Banany. O co tu chodzi? I za nią będzie banan na 100%. Obierz. Zobaczcie, w tej grze wystarczy stać w miejscu. Tutaj cały czas coś się dzieje. Cały czas coś się dzieje. Ciężarówka przejechała. Walnęła w drugą ciężarówkę. Wycofa i walnie jeszcze raz. Czemu nie? Tutaj ktoś kopie ludzi bez powodu. I zobaczcie, nie przestaje. Jego ciężarówka prze... No super! Tu serio wystarczy stać. No co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Także ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Papa. Pa.